Cześć, mam na imię Tomek i opowiem Ci o mojej fotograficznej podróży. Od kilku lat żyję w przeświadczeniu, że znalazłem już swoją fotograficzną drogę. Dopiero od niedawna uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie chodzi o fotografię. Aby to zrozumieć, musiałem przejść przez wszystkie dziedziny fotografii. To, co ze sobą noszę, to nie jest plecak. To doświadczenie, nawyki, umiejętności. Jednym słowem piętno, którego próbuję się pozbyć. Swoich fotograficznych natchnień szukam wszędzie. W filmie, w teatrze, w muzyce, w obrazie, w książkach. No i najważniejsze, w przyrodzie. Zdradzę Wam trik już teraz, na początku filmu. A przez to, że nie musicie czekać do końca tego filmu, mam nadzieję, że nagrodzicie mnie już teraz łapką w górę. I zdaję sobie sprawę, że za tą informację łapka to naprawdę niewiele. To jedna sekunda. Kliknięte? No to słuchaj. Szukaj swoich inspiracji w najmniej oczywistych miejscach. Czerp z źródeł totalnie niezwiązanych z fotografią. Dajmy na to rzeźba, no ale nie taka na siłowni. Oglądanie tego typu sztuki daje Wam niewątpliwie ogromne doświadczenie i umiejętności w dostrzeganiu światła. Światła i cienia. No właśnie, światło. Aha, i żeby nie było, oczywiście żartowałem z tą siłownią. Siłownia też jest olbrzymią studnią inspiracji. To wspaniałe miejsce dla portrecistów i osób związanych z reklamą. A wszystko, co tam zobaczysz, możesz przełożyć na inny grunt. Ten dobrze Ci znany i oklepany. Ja nawet słyszę już Wasze tłumaczenia i sprzeciw. No ale my jesteśmy fotografami przyrody. My jesteśmy fotografami krajobrazu. Na co nam to wszystko? My się inspirujemy czym innym. To ryzykowne podejście. Wystarczy chwila nieuwagi i wypalicie się. Wasze pomysły staną się monotonne i nie będzie niczego odkrywczego w waszych zdjęciach. Dlatego najważniejsze jest, jak ja tego nie lubię, wyjście ze strefy komfortu lub, tak jak mówi mój przyjaciel, nie ma nic lepszego jak świeża dawka kortyzolu. A że w moich filmach wszystko ma sens, odnośnie poziomu adrenaliny, przyznam się do czegoś, że dzisiaj spóźniłem się na wschód słońca i nie zaspałem, to mi się nie zdarza nigdy. Chodzi o coś innego i trzeba szybko na to zareagować, wdrożyć plan awaryjny. A przy okazji poznacie największy trik, największą tajemnicę, tajemnicę robienia dobrych zdjęć, słonecznych, nasyconych, kolorowych zdjęć. W pochmurny, szary dzień taki jak ten. Jesteśmy na miejscu i mniej więcej wiem, czego chcę i po co tutaj przyszliśmy, co będziemy dzisiaj robić. Zawsze wyciągam aparat i sprawdzam, szukam kadru, patrzę, co tutaj jest ciekawego. Szukam natchnienia, koncentruję się na szerokich planach i na detalach. Dzień wcześniej lało, a dzisiaj jest minusowa temperatura. Ustawiony mam punktowy pomiar światłomierza i na szybko omiatam nim całą scenę. Krok po kroku, nie śpieszę się. Zapamiętuję rozkład światła sceny. Czas nas nie goni, a słońce zaraz wyjdzie. Odprawię mój taniec słońca, zdradzając wam mój największy sekret. Poznałem już, jaka jest różnica między najjaśniejszą a najciemniejszą partią kadru. Mogę zacząć działać. Często pytacie się o balans bieli. Balans bieli zawsze ustawiam na robocie, a nie po robocie. Robię to po to, żeby nauczyć się widzieć światło, jego kolor, barwę. A umiejętność ta przydaje się w takich dniach jak ten. Uważni widzowie dostrzegą teraz coś białego w moim tornistrze. To jest ten biały materiał, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy wiecie, ale nadal jestem nikoniarzem. Po Nikonie zostawiłem sobie to, co w Nikonie jest najlepsze. Oświetlenie. Sięgam po moją ukochaną Sabinkę. Sabinka jest bardzo głodna i tatuś ją nakarmi. Przez ponad pół roku nie była używana, więc musi się dobrze rozgrzać. Oj, dawno, Sabino, nie słyszałem twojego głosu. Mam nadzieję, że dzisiaj pięknie zaśpiewasz dla mojej widowni. To nie jest zwykła Sabinka. Ma lekko zmodyfikowany kondensator. Zresztą sami posłuchajcie i śpiewajcie. Statyw do aparatu to najlepszy mobilny statyw oświetleniowy. Poręczny i stabilny. A to jest płytka Arca Swiss z zamontowaną zimną stopką. W ostatnim filmie opowiadałem wam, jaka to jest super sprawa. Jak bardzo uniwersalna. A teraz montuję trigger. Bezprzewodowy wyzwalacz. Kiedyś korzystałem z Pocket Wizardów. Matko Boska, 2000 zł za jeden. A trzeba było mieć co najmniej dwa. A teraz Chińczycy taki Yong Nuo robi za 99 zł. Para. No i dlaczego szepczę? Przecież to jest mój film. No i zapamiętajcie. Nie filmik. Film. Film od filmiku różni
się tym, że ma scenariusz, a filmik gadający ryj. Nie no, skończę szeptać, bo jeszcze zakwalifikują ten film jako film dla ASMR-owców. A to już by była moja tragedia. Widzicie to powalone drzewo na pierwszym planie? Przyjrzyjcie się mu uważnie. Trawy i mamy w sumie ramkę, zobaczcie, z prawej i z lewej strony. I taki był pomysł na mój kadr. Statyw umieściłem w ten sposób, że jedną nogę wepchnąłem gdzieś tam w pień, a dwie oparły się już na podłoże. Zależało mi na tym, aby na pierwszym planie były te trawy, wprowadzające takie nieregularne, nieoczywiste nieostrości. Nie puszczam wam żadnej muzyczki, żebyście posłuchali wiatru. Mocno wiało, przeraźliwie mocno wiało. No i ten śpiew Sabiny. Śpiew światła. Ale tak naprawdę Sabina dopiero się rozgrzewa. Ja wam powiem, to jest diwa operowa. Zobaczcie, z jaką gracją rozstawiam te nogi. Przecież tutaj idealny by był slow motion. I taka pompatyczna muzyka z filmu amerykańskiego. A zaraz będzie najlepszy kadr w historii. Miałem ze sobą tylko dwa statywy. Na jednym był już zamontowany aparat, który ma robić zdjęcia, a na drugim była Sabinka, więc aparat nagrywający film postawiłem na tym zwalonym drzewie. No i powiem tak, ten aparacik lekko przekrzywiał się. Tak naprawdę spadał z sekundy na sekundy, przekrzywiał się na jedną stronę, no i musiałem jakoś tam ustabilizować, wykropować ten kadr, żeby był stabilny i wydaje się, że całkiem jest nieporuszony, a tak naprawdę skończył się do góry nogami. Magia kina. A jeszcze jedna ważna rzecz. Ja wam wszystkiego nie pokazałem. W sumie nie pokazałem wam najważniejszego, ale myślę, że to będzie super niespodzianka na zakończenie tego filmu. Użyłem już dzisiaj słowa interwał. Przypominacie sobie? Więc jeśli zadajecie sobie pytanie, jak ten aparat robi zdjęcia za każdym razem, no to po prostu jest ustawiony interwał. Jakby wam to powiedzieć, co to jest ten interwał, tak w skrócie, w jednym zdaniu. Za pomocą interwału programujecie sobie, ile aparat ma wykonać finalnie zdjęć i w jakim odcinku czasu między jednym a drugim zdjęciem. Aha, i pewnie się zastanawiacie, co ja robię teraz? No to jest ten mój słynny taniec słońca. Czy odgłos ładowania flesza też kojarzy wam się z odgłosami z filmu Pogromcy Duchów? Jakbyście się czasami zastanawiali, dlaczego nie widać flesza, a go słychać? To już wam wszystko tłumaczę. Postanowiłem nagrywać film z klatkarzem 25 klatek na sekundę. Tak aby śnieg, ruch traw był lekko rozmyty, nie był taki ostry. No a wiecie, to jest tylko 25 klatek na sekundę, a błysk flesza trwa tylko ułamek sekundy. Mniej więcej tak to wyglądało. Zdjęcie po zdjęciu, błysk po błysku. A teraz pozwólcie, że zrobimy sobie chwileczkę przerwy. Przerwy na to, abym zdążył edytować te zdjęcia i wtedy pokażę wam gotowe zdjęcie. Poczekajcie do końca. Bo najpierw musimy zrobić coś naprawdę ważnego. Coś, na co chyba każdy czekał. Test szczelności kalosza. Nie żartuję, ale to taki mój rytuał. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było pokazać wam, jak obrabia się takie zdjęcie, ale nie jestem pewny tego, czy w ogóle was taki temat interesuje. Wiem, w jaki sposób dowiem się o tym, czy naprawdę
naprawdę chcecie poznać tajemnicę obróbki takich zdjęć, słuchajcie, nic prostszego. Wystarczy, że w ciągu tego tygodnia wbijecie 400 łapek pod tym filmem. To będzie znak dla mnie, że ten temat jest dla Was interesujący i chcecie się dowiedzieć, jak się edytuje takie zdjęcia, jak się składa takie zdjęcia. Dzisiejszy film był bardzo ważnym filmem dla mnie i na ten film czekałem tak naprawdę 1,5 roku, żeby Wam go pokazać. Wszystkie moje filmy są ze sobą ściśle połączone, to już wiecie. No i teraz już wiecie, skąd ten odgłos, który pojawia się wraz z moim logo na wstępie niektórych ze filmów. Przy okazji dziękuję wszystkim za wsparcie przez kupno kawki. Dzięki temu ostatnio mogłem bezboleśnie wymienić swoją kartę SD, która się, no co tutaj dużo mówić, rozleciała doszczętnie. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za wsparcie. No i tak wygląda gotowe zdjęcie.